Cześć, witajcie ponownie na moim kanale Słodka Ada. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam trochę ciekawych informacji na temat truskawki, o którą bardzo dużo osób prosiło. Co prawda nie ma teraz sezonu na truskawki i te w sklepach nie są zbyt zdrowe, aczkolwiek przepisy, które pokażę w tym odcinku, możecie wykorzystać w lecie. Możecie również użyć mrożonych truskawek, które zachowują swoje cenne właściwości. Fakty. Truskawki odkwaszają organizm oraz odchudzają, bo w 100 gramach mieści się tylko 30 kalorii. Są doskonałym źródłem witaminy C, bo mają jej dużo więcej niż cytrusy, niż na przykład cytryna. A zjedzone przed treningiem zwiększają naszą wytrzymałość oraz dzięki nim spalamy więcej kalorii. Co prawda walentynki już za nami, ale kto nam zabronił obchodzić walentynki codziennie? Truskawka jest afrodyzjakiem i świetnie nadaje się właśnie jako taki element miłosny w potrawach. Poza tym kształcie przypomina serce. Ciekawostka! Niesamowite jest również to, że są to jedyne owoce na świecie, które noszą nasiona na skórce, a nie pod skórką. Poza tym możemy wykorzystać nie tylko owoce, ale również liście, z których na przykład możemy zaparzyć sobie herbatkę truskawkową. Ciekawe jest również to, że możemy dostać białą odmianę truskawki, tak zwaną pine berry, czyli o smaku ananasa. Jest ona biała, a pestki są czerwone, czyli na odwrót niż w tradycyjnej truskawce. Ja miałam okazję spróbować takiej truskawki podczas mojego pobytu w Japonii. Jeżeli chcielibyście troszkę więcej posłuchać na temat tej podróży, a raczej kilku podróży, to piszcie w komentarzach. Jedzonko. Co do przepisów, to mam standardowo dla Was dwie propozycje. Oba desery w przygotowaniu są bardzo proste, szybkie i smaczne. Jako pierwszy mam dla Was truskawkowy milkshake, do którego będziecie potrzebować jedynie jogurtu naturalnego, banana oraz truskawek. Wszystko kroimy w małe kawałeczki, dodajemy ten jogurt naturalny, następnie miksujemy i przelewamy do kielicha. Możecie ustroić sobie truskawką czy czym tam wolicie. Drugi przepis jest bardzo uroczy i bardzo słodki. Są to truskawki na patyku, do których potrzebujecie właśnie jogurt naturalny, truskawki i jakąś wybraną przez Was posypkę. Ja akurat wybrałam mak oraz wiórki kokosowe, też troszkę granoli domowej. Każdą truskawkę oczywiście umytą porządnie, nadziewamy wykałaczką, maczamy w jogurcie, a później w tych posypkach. Taki deser bardzo atrakcyjnie się prezentuje, także polecam nie tylko od święta. Uroda. Mam dla Was również truskawkową pastę do zębów o działaniu wybielającym, ponieważ kwas zawarty w truskawkach usuwa plamy na zębach. Musicie rozgnieść truskawki widelcem, dodać do tego łyżeczkę sody oczyszczonej, umyć zęby i wypłukać. Czynność powtarzajcie codziennie, aż zauważycie, że Wasze zęby są bielsze. Jak zwykle zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek, a ten, jeżeli Wam się podobał, to dajcie kciuki w górę. A ja się już z Wami żegnam i pa pa!